Witam Was serdecznie w drugim odcinku zadań maturalnych. Wygląda na to, że pierwszy odcinek z tej serii Wam się podobał, także postanowiłam kontynuować. I dzisiaj zajmiemy się znowu zadaniami z metabolizmu, z tym, że z kolejnego arkusza maturalnego, czyli z 2016 roku. I tak jak w poprzednim odcinku, ja będę zamieszczać na slajdach wszystkie odpowiedzi z klucza i przykładowe rozwiązania. Natomiast, tak jak poprzednio, nie będę ich czytać wszystkich słowo w słowo, żeby zaoszczędzić trochę czasu, żeby ten odcinek nie był bardziej rozwlekły niż to jest konieczne. Ok, przejdźmy do pierwszego zadania. Co my tu mamy? Jednym z najważniejszych enzymów mitochondrialnych jest syntaza ATP, kompleks białek, dzięki któremu w procesie fosforylacji oksydacyjnej powstaje ATP. Na schemacie przedstawiono mitochondrium oraz lokalizację materiału genetycznego zawierającego informacje o budowie podjednostek syntazy ATP, a także miejsca ich syntezy i składania. Ok, mam nadzieję, że pamiętacie, czym jest enzym syntaza ATP. Jest to ten enzym, który występuje w mitochondriach i w chloroplastach i odpowiada za syntezę ATP. Jest to właśnie bardzo złożone białko. No i to, co widzimy na schemacie, to mamy jądro, DNA jądrowe. Na bazie tego DNA jądrowego powstają cząsteczki białek. Tutaj te grzybki to są rybosomy, jak się może domyślacie. No i mamy też mitochondrium, mamy DNA mitochondrialne i na bazie tego DNA też powstają cząsteczki białek. I razem te cząsteczki białek tworzą syntazę ATP. No nie jest to jakiś bardzo skomplikowany schemat. No i teraz jakie jest pytanie? Na przykładzie wytwarzania syntazy ATP uzasadnij, że mitochondria są organellami półautonomicznymi. No i to akurat to nie jest pytanie z metabolizmu, ale odpowiemy sobie na nie. I tu właściwie można bez problemu odpowiedzieć na to pytanie na podstawie tego schematu, który przed chwilą widzieliśmy, pod warunkiem, że rozumiemy określenie półautonomiczny. Półautonomiczny to, jak myślę, że pamiętacie, oznacza pół albo może częściowo samodzielny, albo częściowo niesamodzielny. Tak, myślę, że dobre porównanie, co oznacza określenie półautonomiczny, to jest wtedy, kiedy na przykład nastolatek dostaje swoją jakąś tam pierwszą dorywczą pracę i zaczyna trochę zarabiać i zaczyna mieć trochę swoich pieniędzy, więc jest częściowo już niezależny od rodziców, ale jeszcze nie na tyle, żeby żyć całkowicie na własną rękę, na swoim. No i trochę tak jest z mitochondriami i z chloroplastami, czyli one mają własne DNA, są w stanie wytwarzać sobie część białek, które potrzebują do swojego funkcjonowania, ale jednak nie wszystkie. Są uzależnione częściowo od genomu jądrowego, no i to widzieliśmy właśnie na przykładzie tej syntazy ATP, która tak częściowo jest syntetyzowana dzięki genomowi mitochondrialnemu, ale też częściowo dzięki genomowi jądrowemu. No i dokładnie takiej odpowiedzi należało udzielić, czyli właśnie, że pomimo tego, że mitochondrium ma własne DNA i rybosomy, to część białek budujących syntazę ATP jest kodowana poza genomem mitochondrialnym, czy coś w tym rodzaju. To myślę, że było w miarę nietrudne, także nie będziemy się nad tym dłużej zatrzymywać. Przejdźmy dalej. Zaznacz wśród wymienionych elementów budowy mitochondrium ten, w którym występuje aktywna syntaza ATP. Aktywna, czyli taka, która działa, spełnia swoją funkcję. No i tutaj to będzie oczywiście wewnętrzna błona mitochondrium. Jeżeli nie pamiętacie, to mam nadzieję, że ten rysunek zapadnie Wam już w pamięć do końca życia i nie będziecie mieli więcej wątpliwości. Tak, błona wewnętrzna mitochondrium, czyli tak zwany grzebień mitochondrialny. Ok, następny podpunkt. Uzupełnij poniższe zdania tak, aby zawierały one informacje prawdziwe, podkreśl w każdym nawiasie właściwe określenie. No i tutaj mamy zdania dotyczące działania syntazy ATP. Może przeczytajmy. Przez kanał utworzony z podjednostek syntazy ATP elektrony albo protony powracają do matrix albo do przestrzeni międzybłonowej. Ich przepływ przez kanał syntazy ATP sprawia, że możliwe jest przyłączenie reszty fosforanowej do ATP albo ADP. No i tutaj przypomnijmy sobie tak w bardzo krótkich kilku zdaniach, na czym polegało działanie syntazy ATP w łańcuchu oddechowym, czyli w ostatnim etapie oddychania komórkowego. No i to wyglądało tak, że mieliśmy przenośniki elektronów w błonie wewnętrznej mitochondrium. Przez te przenośniki były transportowane elektrony, czy też elektrony przeskakiwały przez kolejne przenośniki. I ten przepływ elektronów napędzał pompowanie protonów z matrix do przestrzeni międzybłonowej. No i następnie te protony zgodnie z gradientem stężeń powracały przez kanał w syntazie ATP
co umożliwiało syntezę ATP. Także wracając do naszych zdań, przez kanał utworzony spod jednostek syntezy ATP, protony oczywiście powracają do matrix, tak, powracają w tę stronę. Ich przepływ przez kanał syntezy ATP sprawia, że możliwe jest przyłączenie reszty fosforanowej, no oczywiście do ADP. Tak, nie przyłączamy reszty fosforanowej do ATP, bo myśmy mieli adenozyno czterofosforan, chyba nie ma czegoś takiego. Następne zadanie jest dość praktyczne, wyjątkowo praktyczne jak na maturę, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będziecie musieli zastosować tej wiedzy w praktyce mimo wszystko. Przeczytajmy. Zatrucie metanolem jest dla organizmu człowieka bardzo groźne, ponieważ produkty jego utleniania, aldehyd mrówkowy i kwas mrówkowy, są silnie toksyczne. Utlenianie metanolu katalizuje dehydrogenaza alkoholowa. Enzym ten katalizuje również proces utleniania etanolu, ale produktem tej reakcji jest aldehyd octowy, który jest znacznie mniej toksyczny dla organizmu człowieka. Pierwsza pomoc osobom, u których podejrzewa się zatrucie metanolem, polega na jak najszybszym podaniu około 100 ml alkoholu etylowego. To jest chyba jedyna sytuacja, kiedy podanie alkoholu etylowego ma jakiś autentyczny pożytek. No i dobrze, przeanalizujmy jeszcze raz, co ta treść zadania nam mówi. Więc tak, mamy enzym, który się nazywa dehydrogenaza alkoholowa i mamy powiedziane, że ten enzym katalizuje. Po pierwsze, utlenianie metanolu do bardzo toksycznych produktów, jakimi są aldehyd mrówkowy i kwas mrówkowy. Ale ten sam enzym przeprowadza również utlenianie etanolu do znacznie mniej toksycznego aldehydu octowego, który też jest toksyczny i powoduje kaca i na dłuższą metę uszkodzenie wątroby itd., itd., no ale nie jest tak zabójczy jak ten aldehyd mrówkowy i kwas mrówkowy. Czyli rozumiemy treść zadania i teraz o co nas pytają. Zaznacza rodzaj hamowania aktywności dehydrogenazy alkoholowej, który występuje po podaniu etanolu osobom zatrutym metanolem. Odpowiedź uzasadni, odwołując się do mechanizmu tego procesu. No i tu może to być inhibicja kompetycyjna albo niekompetycyjna. Więc przypomnijmy sobie, na czym polegały te dwa rodzaje inhibicji. Także inhibicja kompetycyjna była wtedy, kiedy mieliśmy enzym i do centrum aktywnego tego enzymu pasowały przynajmniej dwa różne substraty. I te substraty konkurują o to centrum aktywne, także raz się przyłączy jeden, raz drugi, no i ten, którego stężenie będzie większe, no to jest większa szansa, że przyłączy się do tego centrum aktywnego i ulegnie jakiejś reakcji, którą ten enzym przeprowadza. Natomiast inhibicja niekompetycyjna to była ta sytuacja, kiedy inhibitor przyłączał się do innego miejsca niż centrum aktywne i zmieniał kształt centrum aktywnego tak, że ono przestawało pasować do substratu. Także tutaj nieważne, ile było tego substratu, po prostu on nie pasował do centrum aktywnego i reakcja nie zachodziła w takiej sytuacji. Także, który to będzie rodzaj inhibicji? No, w treści zadania mieliśmy powiedziane, że ten enzym dehydrogenaza alkoholowa przeprowadza zarówno utlenianie metanolu, jak i etanolu, czyli oba te substraty pasują do centrum aktywnego tego enzymu. Także można się już domyśleć, że to będzie inhibicja kompetycyjna, tak? Metanol i etanol będą konkurować o to centrum aktywne tej dehydrogenazy alkoholowej. Tutaj moim zdaniem troszeczkę ta treść zadania jest myląca. Przynajmniej, nie wiem, tak mi się wydaje. Dlatego, że zauważcie, że tutaj mamy napisane zaznacz rodzaj hamowania aktywności dehydrogenazy alkoholowej. A to nie jest do końca tak, że ta dehydrogenaza jest hamowana, że jej aktywność jest hamowana, tak? Tylko po prostu ona zamiast tylko metanolem zaczyna się też zajmować etanolem. Ale to nie jest tak, że ona się wyłącza. Tak by było w przypadku tej inhibicji niekompetycyjnej, gdyby przyłączał się jakiś inhibitor i blokował jej działanie. Tak więc tutaj to nie jest do końca hamowanie aktywności, to jest powiedzmy, no, nie tyle zmiana aktywności, co coś innego. W każdym razie to jest troszeczkę, wydaje mi się, mylące, ale okej, wybaczmy to autorom i przejdźmy dalej. No i trzeba było uzasadnić, tak, dlaczego to jest ten rodzaj inhibicji. Także to jest to, co już w sumie powiedziałam, czyli że ta dehydrogenaza alkoholowa po prostu przy podaniu etanolu, ona zaczyna się zajmować tym etanolem, unieszkodliwiać go przez ukręcanie mu łebka, znaczy przez utlenianie go do aldehydu octowego. I po prostu
jakby ten etanol konkuruje z tym metanolem, no i tak to wygląda. Także uzasadnienie przykładowe to było, że metanol i etanol konkurują o centrum aktywne tego enzymu, albo oba alkohole mają podobną budowę i przyłączają się do centrum aktywnego dehydrogenazy alkoholowej. Także tak, generalnie z definicji inhibicji kompetycyjnej jest to, że dwa substraty po prostu pasują do centrum aktywnego tego samego enzymu i konkurują o nie. Także to jest uzasadnienie. No i co jeszcze? Wyjaśnij, w jaki sposób wprowadzenie etanolu do organizmu osoby, która wypiła metanol, zmniejsza groźne skutki działania metanolu. No i to jest trochę to, co już powiedzieliśmy, tak? Czyli, że kiedy podamy etanol, to ta dehydrogenaza alkoholowa zacznie się zajmować utlenianiem tego etanolu i w mniejszym stopniu będzie utleniać metanol, tak? Czyli będziemy, jakby naszym celem tutaj jest to, żeby w organizmie powstawało więcej tego aldehydu octowego na rzecz tych bardzo toksycznych aldehydu mrówkowego i kwasu mrówkowego. Więc jakby na tym polega ten mechanizm ratowania życia w tej sytuacji. Natomiast co jest ważne w tej odpowiedzi, to jest to, żebyście napisali, że cząsteczki etanolu łączące się z dehydrogenazą alkoholową zmniejszają możliwość przyłączenia do niego metanolu. Czy też po spożyciu etanolu zmniejsza się tempo wytwarzania silnie toksycznego aldehydu. Chodzi o to, że tutaj macie jakby się wykazać zrozumieniem dynamiki tej inhibicji kompetycyjnej, że to nie jest tak, że dehydrogenaza alkoholowa całkowicie przestaje utleniać metanol i już zajmuje się tylko etanolem i nie powstaje aldehyd mrówkowy i kwas mrówkowy. To tak nie jest. Te dwa substraty konkurują o to centrum aktywne i powinno powstawać wtedy mniej tych toksycznych produktów utleniania metanolu, więcej tego aldehydu octowego, ale nie jest tak, że w ogóle metanol nie będzie utleniany. Myślę, że jeżeli rozumiecie, jak ta inhibicja kompetycyjna wygląda, to powinno to być jasne. Dobrze, co dalej? Zadanie następne. Amoniak, który jest związkiem toksycznym, powstaje jako produkt deaminacji w komórkach organizmu człowieka w niewielkich ilościach. Deaminacja zachodzi w różnych komórkach organizmu człowieka i polega na odłączeniu grupy aminowej z cząsteczki aminokwasu lub innego związku. Grupy aminowe odłączane w tym procesie przyłączane są do kwasu glutaminowego i powstaje glutamina. W dalszym etapie glutamina jest uwalniana do krwi i wędruje do wątroby, gdzie odłączane są od niej reszty amidowe. Czyli ta treść zadania mówi o takim procesie, który już omawialiśmy, a właściwie o pierwszym etapie procesu metabolizowania aminokwasów w organizmie. No i metabolizm aminokwasów polega na tym, że w komórkach ciała od aminokwasów odłączana jest ta grupa aminowa, czy też ten jon amonowy, znaczy grupa aminowa, która tworzy ten jon amonowy, czyli amoniak. I ponieważ amoniak jest silnie toksyczny, to ta grupa aminowa nie jest sobie luzem, w sensie ten jon amonowy nie występuje luzem, tylko przyłącza się na przykład do tego kwasu glutaminowego i powstaje glutamina. Są też inne związki, do których ta grupa aminowa się może przyłączać i wtedy powstaje albo też alanina, albo asparaginian. I w takiej postaci ten toksyczny jon amonowy jest transportowany do wątroby. I tam dopiero jest odłączany. Także to jakby omawialiśmy w swoim czasie. No i teraz o co się nas pytają? Podaj nazwę związku, który jest głównym produktem azotowej przemiany materii wydalanym z organizmu człowieka. To przypomnę Wam, że azotowa przemiana materii, czyli głównie chodzi o metabolizm białek, no i tak naprawdę aminokwasów, z których się białka składają. Azotowa przemiana materii dotyczy też kwasów nukleinowych, bo one zawierają azot, ale tutaj się pytają nas o główne produkty azotowej przemiany materii. Także jaki jest produkt przemiany materii białek w organizmie człowieka? No jest to mocznik. Także tutaj odpowiedź wymagała tylko tego jednego słowa. Można też było powiedzieć, że jest to diaminometanal albo diamid kwasu węglowego albo karbamid, ale jakby błagam, no kto normalny używa takich określeń, jeżeli można powiedzieć po prostu mocznik, prawda? Ale jakby co, można było inaczej.
Okej, następne pytanie. Wyjaśnij, uwzględniając właściwości amoniaku i proces zachodzący w komórkach wątroby, dlaczego grupy amidowe są odłączane od glutaminy właśnie w tym, a nie innym narządzie? No i tutaj właściwości amoniaku, to jest to, co już nawet było podane w tym tekście, że jest silnie toksyczny, i proces zachodzący w komórkach wątroby. Proces zachodzący w komórkach wątroby, no to był oczywiście cykl mocznikowy, tak? Mocznik powstawał w cyklu mocznikowym. Także, ponieważ amoniak jest silnie toksyczny, no to te grupy amidowe są odłączane od glutaminy w wątrobie, bo tam zachodzi utylizacja, tak, tego jonu amonowego, czyli właśnie cykl mocznikowy, czyli przetwarzanie tego na mocznik. No i mniej więcej taka była odpowiedź. Amoniak jest związkiem bardzo toksycznym dla organizmu, dlatego odłączanie grup amidowych od glutaminy zachodzi dopiero w wątrobie, ponieważ tam zachodzi proces przekształcania amoniaku w mniej toksyczny mocznik. Oczywiście to jest przykładowa odpowiedź, także generalnie trzeba było po prostu powiedzieć coś takiego, że tak, amoniak jest toksyczny, to po pierwsze, w wątrobie zachodzi proces jego utylizacji, także tam te grupy amidowe, czy też ten jon amonowy jest odłączany. Ok, i następny podpunkt. Wyjaśnij, dlaczego u ryb słodkowodnych ostatecznym produktem azotowej przemiany materii jest amoniak, pomimo że związek ten jest toksyczny. Odpowiedzi uwzględni procesy związane z osmoregulacją u tych ryb. No i tutaj ja akurat jeszcze nie omawiałam ryb słodkowodnych, czy w ogóle ryb, ale omawialiśmy już zjawisko osmozy. Jest to właściwie całkowicie wystarczające, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Ryby słodkowodne żyją w roztworze hipotonicznym. Więc jeżeli żyją w roztworze hipotonicznym, to już powinniście wiedzieć, co się dzieje. No, będzie do nich stale napływać woda na zasadzie osmozy. Także ryba słodkowodna nie pije, napływa do niej ciągle woda, ona musi się cały czas pozbywać nadmiaru wody, czyli generalnie nie musi wody oszczędzać. W przeciwieństwie do większości organizmów lądowych, które są stale narażone na deficyt wody i muszą wodę oszczędzać. Także jeżeli chcemy na to odpowiedzieć, no to musimy właśnie uwzględnić to, że ryba słodkowodna ma pod dostatkiem wody. Okay? I dzięki temu może wydalać amoniak, bo może go bardzo mocno rozcieńczać. Także mimo, że nie jest bardzo toksyczny, to ona po prostu bardzo mocno go rozcieńcza i wydala go z tymi co dużą ilością wody, także on nie osiąga wysokich stężeń w jej organizmie. I przykładowe rozwiązania to były właśnie, na przykład, w organizmach ryb słodkowodnych toksyczny amoniak nie osiąga wysokich stężeń, ponieważ jest wydalany z organizmu wraz z wodą osmotycznie napływającą ze środowiska. Można było udzielić paru innych podobnych odpowiedzi, ale wszędzie trzeba było uwzględnić to, że ta woda napływa do tej ryby na zasadzie osmozy. Nie można było powiedzieć tylko o tym, że amoniak się rozpuszcza w wodzie i tyle. Tylko koniecznie trzeba uwzględnić to, że po prostu ta ryba ma nadmiar wody. Woda napływa do niej na zasadzie osmozy, dlatego ona może rozcieńczać ten amoniak bez problemu. No i tyle. I jakby tak naprawdę to jest opłacalne, bo jakby być może pamiętacie, że cykl mocznikowy wymaga nakładu energii. Wytworzenie mocznika wymaga nakładu energii i no jakby wymaga sporo pracy od wątroby, także jeżeli można uniknąć przeprowadzania cyklu mocznikowego, no to całkiem spoko. Także ryby po prostu wydalają amoniak i nie muszą się niczym przejmować. Ryby słodkowodne, podkreślam, bo u słonowodnych jest inaczej. No i okej. I następne zadanie, doświadczenie. Dwie grupy uczniów przygotowały takie same zestawy doświadczalne w celu sprawdzenia, od czego zależy aktywność enzymu rozkładającego skrobie występującego w ślinie. W pięciu probówkach uczniowie umieścili po 1 ml roztworu wodnego określonym pH. Następnie do każdej probówki dodali 1 ml rozcieńczonego kleiku przygotowanego ze skrobi ziemniaczanej, do którego dosypali odrobinę soli kuchennej. Pierwsza grupa umieściła probówki w łaźni wodnej o temperaturze 30 stopni, natomiast druga w łaźni o temperaturze 37 stopni. Do każdej probówki uczniowie dolali po 1 ml świeżej śliny. Współczuję, bo plucie do próbówek jest naprawdę strasznie nieprzyjemne. Wymieszali zawartość i następnie w odstępach jednominutowych pobierali z mieszaniny w każdej próbówce po jednej kropli roztworu i sprawdzali, czy cała skrobia została już rozłożona. Wyniki zebrali w tabeli. Ok, czyli mamy
10 próbówek, w każdej jest skrobia, w każdej jest ślina, jest w nich różne pH, od niższego do wyższego i po 5 próbówek jest w temperaturze 30 stopni i drugie 5 jest w temperaturze 37 stopni i interesuje nas czas rozkładu skrobi, czyli po jakim czasie skrobia została rozłożona w poszczególnych próbówkach. Jakie mamy pytania? Podaj nazwę enzymu znajdującego się w ślinie, który rozkłada skrobię. No i znowu tutaj akurat enzymów trawiennych jeszcze nie omawialiśmy, ale być może część z Was już omawiała albo pamięta. A jeśli nie, to przedstawiam Wam ten enzym, który występuje w ślinie i to jest amylaza ślinowa. I amylaza ślinowa, no właśnie, rozkłada skrobię. Generalnie nazwy enzymów trawiennych zwykle są związane z substratami, które rozkładają, na przykład lipaza rozkłada lipidy, sacharaza rozkłada sacharozę i tak dalej. Tutaj może to powiązanie nie wydaje się takie oczywiste na pierwszy rzut oka, amylaza i skrobia, ale jeżeli sobie przypomnicie, że skrobia składa się z amylozy i amylopektyny, to już nazwa amylaza zaczyna mieć sens. Także jest to amylaza ślinowa i to jest krótka odpowiedź na to pytanie. I tu jeszcze chciałam Wam wyjaśnić, bo nie jest to konieczne, ale wyjaśnię Wam. W tym zadaniu, znaczy w opisie tego doświadczenia było, że dodali trochę soli kuchennej do każdej próbówki, ale nie wyjaśnili po co, żebyście się zastanawiali. Więc chodzi o to, że po prostu amylaza ślinowa do swojego działania potrzebuje jonów chlorkowych. No oczywiście sól kuchenna dysocjuje na jony chlorkowe i jony sodu, także po to był ten tajemniczy dodatek soli kuchennej. Ok, następne pytanie. Na podstawie wyników doświadczenia sformułuj wniosek dotyczący optimum działania badanego enzymu. No to akurat już jest dość proste. Przypominam tą tabelkę z wynikami. No i tak, już na wstępie możemy się domyślać, że możemy tak domniemywać przynajmniej, że jeżeli to jest jakiś enzym, który funkcjonuje w naszym organizmie, to prawdopodobnie optimum jego działania, jeśli chodzi o temperaturę, to będzie jakieś 37 stopni, ponieważ w naszym ciele panuje taka temperatura. Także to na pewno. No i widzimy na pierwszy rzut oka, że tutaj czas rozkładu skrobi jest zdecydowanie krótszy niż w 30 stopniach. No i teraz jeszcze pytanie o pH. W jakim pH będzie się ta skrobia rozkładać najlepiej i tu widzimy, że w pH 7. I to jest pH, jakie zasadniczo powinno panować w naszej jamie ustnej. Za moich czasów była taka reklama, to była chyba reklama gumy do żucia Orbit, gdzie było pokazane bardzo dramatycznie, że po posiłku pH w naszej jamie ustnej spada i to jest złe. I to sprzyja próchnicy i w ogóle, ale po tym jak pożujemy sobie gumę Orbit, to pH rośnie i jest super. W dzisiejszych czasach pewnie nikt by już nie zrozumiał tej reklamy, bo już nikt nie wie co to jest pH, ale kiedyś takie naukowe reklamy były. Także tak, w jamie ustnej powinno być pH mniej więcej obojętne i to jest dobre dla działania amylazy ślinowej. Jeżeli jest niższe, to trochę gorzej. No i odpowiedzi, no to oczywiście były takie, że optymalne dla działania badanej amylazy ślinowej jest pH obojętne i temperatura 37 stopni, bądź coś w tym rodzaju. Zaskakuje mnie trochę odpowiedź ostatnia. Amylaza ślinowa ma optimum działania w warunkach zbliżonych do panujących w jamie ustnej człowieka. No to jest dla mnie trochę dziwne, bo to nie do końca jest tak bezpośrednio odniesienie się do wyników doświadczenia. No ale okej. Niech będzie. I następne pytanie. Określ, w jaki sposób uczniowie mogli sprawdzić podczas doświadczenia, czy cała skrobia została już rozłożona. Uwzględnij nazwę użytego czynnika oraz efekt jego działania. No i kiedyś ja nagram te filmiki ze wszystkimi doświadczeniami wymaganymi na maturze, ale jeszcze tego nie zrobiłam. Tym niemniej to akurat mogliście w szkole robić, ponieważ wykrywanie skrobi płynem Lugola jest tak prostym doświadczeniem, że w szkole przynajmniej czasami się je robi. Płyn Lugola, tak, to jest ten odczynnik, który wykrywa skrobię, czyli można w pewnym sensie powiedzieć, że on kontroluje działanie amylazy, na przykład ślinowej, kontroluje wyniki jej pracy, ale oczywiście nie tylko, po prostu on wykrywa skrobię w danym materiale. No i tutaj przypomnę, albo dla tych, co nie wiedzą, bo nigdy tego na oczy jeszcze nie widzieli, to działa tak, że skrobia barwi się na granatowo. Ten płyn Lugola normalnie jest taki brązowy, natomiast w kontakcie ze skrobią się robi taki ciemnogranatowy i wtedy możemy stwierdzić, że jest skrobia. Czyli w tym przypadku, jeżeli oni dodawali ten płyn Lugola do próbki,
i cała skrobia tam była rozłożona, no to po prostu nie powinno się zabarwiać na granatowo. Specjalnie nie rysowałam tego, bo naprawdę płyn Lugola możecie sobie kupić w aptece za kilka złotych i zrobić to sami i powygrywać sobie skrobie w różnych produktach, na przykład w parówkach albo w czymś innym. Także no, wtedy na pewno zapamiętacie. No i odpowiedzi to były, przykładowo odpowiedź: należy do każdej pobranej próbki dodać odczynnik, na przykład krople płynu Lugola, i następnie obserwować zmiany zabarwienia roztworu. Jeśli pojawi się kolor niebieski albo granatowy, to skrobia nie została jeszcze strawiona w danej próbce. Okej, okay. I pytanie, a znaczy zadanie, to już będzie ostatnie. Mamy tu jakiś zabójczy schemat. No i czytam. Rozkład lipidów w tkance tłuszczowej katalizowany jest przez lipazę triacyloglicerolową, której aktywność jest regulowana hormonalnie. Na schemacie przedstawiono mechanizm aktywacji i dezaktywacji lipazy triacyloglicerolowej. I teraz tak, mogę od razu powiedzieć, tu będzie tylko jedno pytanie do tego zadania. I tak naprawdę można było na to pytanie odpowiedzieć niewiele rozumiejąc tego schematu, tylko po prostu umiejąc odczytywać schemat i będąc na tyle inteligentnym, żeby sformułować odpowiedź. Ale ja chcę troszeczkę więcej powiedzieć o tym zadaniu, żebyście wynieśli większą wartość edukacyjną z tego omawiania. Także tak, co tu widzimy? Ogólnie rozchodzi się o aktywną, przepraszam, o lipazę regulowaną hormonalnie. Lipaza, jak mamy powiedziane, to jest taki enzym, który rozkłada lipidy w tkance tłuszczowej, czyli mówiąc potocznie, spala nam tłuszcz. I na tym schemacie mamy też insulinę. I insulina, tutaj znowu, no, hormonów jeszcze akurat nie omawiałam, ale być może pamiętacie z podstawówki albo już to omawialiście, że insulina to jest taki hormon, który się potocznie nazywa hormonem obfitości, czyli on jest wydzielany po posiłku, kiedy jesteśmy napchani jedzeniem, kiedy uwalnia się dużo cukru do krwi i innych substancji, i wtedy uwalniana jest insulina. Insulina powoduje przechodzenie tego cukru do komórek, powoduje odkładanie glikogenu, odkładanie tkanki tłuszczowej, ogólnie odkładanie zapasów, tak? Wtedy, kiedy ich jest dużo. Czyli tutaj możemy się domyślać, że insulina nie będzie stymulować rozkładu lipidów, tak? Że ona będzie raczej hamować rozkład lipidów. Także to jest takie coś, co już możemy się tutaj domyślać, nawet jeszcze nie analizując specjalnie tego schematu bardzo. No i teraz tak, mamy tą aktywną lipazę regulowaną hormonalnie. I jak widzimy, ona ma przyłączoną resztę fosforanową, to jest kinaza, i mamy tak nieaktywną lipazę, kinaza, przenoszona jest reszta fosforanowa z ATP, z kolei w drugą stronę ta reszta fosforanowa może być odłączana i wtedy ta lipaza jest nieaktywna. I tu Wam przypomnę, że po prostu takie przenoszenie grupy fosforanowej przez kinazę na jakiś enzym to jest sposób aktywacji enzymów, takie ogólnie, nie tylko do tej lipazy się tyczy, ale w ogóle do różnych enzymów. Taki uniwersalny mechanizm aktywacji, czyli są kinazy, które przenoszą resztę fosforanową na jakiś enzym i go aktywują, albo fosfatazy, które odłączają z kolei resztę fosforanową od enzymów. Tam akurat nie mieliśmy tej nazwy fosfataza, ale fosfatazy działają właśnie odwrotnie do kinaz. No i teraz, jak tam widzieliśmy, ta lipaza triacyloglicerolowa normalnie jest, powiedzmy, nieaktywna, ale w momencie, jak się jej przyłączy tę resztę fosforanową, to ona nabiera piromańskich skłonności i zaczyna spalać nam tkankę tłuszczową. No i teraz, co jeszcze widzimy na tym schemacie? Na tym schemacie widzimy jeszcze z takich dziwnych rzeczy CAMP. I teraz właśnie ja chyba w ogóle nie mówiłam o CAMP, tak jak się nad tym zastanawiam, ale powiem o tym teraz, nic nie szkodzi. I to też właściwie nie jest jakieś konieczne do odpowiedzi na pytanie w tym zadaniu, ale co to jest CAMP? CAMP to jest cykliczny adenozynomonofosforan i to jest taka uniwersalna cząsteczka sygnałowa w organizmie. To jest taka cząsteczka, która bierze udział w różnych szlakach przekaźnikowych, jest takim uniwersalnym przekaźnikiem, sygnałem. I ona powstaje z ATP. Jak mamy ATP, to ATP ulega przemianie przez enzym, który się nazywa cyklaza adenylowa. Nie musicie tego znać na pamięć, ja to mówię, żebyście się czuli tacy mądrzy. I ta cyklaza adenylowa powoduje właśnie przekształcenie ATP w to CAMP, który jest tą cząsteczką sygnałową. I CAMP cykliczne, bo jak widzicie, tutaj powstaje taki pierścień między tą resztą fosforanową a jedną grupą hydroksylową w tym cukrze.
No, także to jest CAMP, żeby była jasność, co jest na tym schemacie. No i teraz pytanie. Na podstawie analizy schematu opisz dwa przedstawione tam sposoby hamującego wpływu insuliny na rozkład lipidów. To jest ten schemat, tak? Insulina ma wpływ hamujący, to już się domyśleliśmy. I teraz i w jaki sposób? I tu mamy dwa miejsca, gdzie insulina działa. Pierwsze miejsce to jest tu, czyli insulina działa hamująco na wytwarzanie CAMP. A CAMP, co robi? CAMP pobudza, czy też można powiedzieć, że aktywuje, jak mamy kinazę białkową nieaktywną, to CAMP powoduje aktywację kinazy białkowej, pobudza aktywację kinazy białkowej. No a kinaza co robi? Przenosi resztę fosforanową na lipazę, czyli ją aktywuje. Czyli insulina hamując powstawanie tego CAMP, hamuje też aktywację kinazy białkowej, a przez to aktywację lipazy regulowanej hormonalnie. Czyli to jest jeden mechanizm, trochę bardziej skomplikowany, a drugi mechanizm mamy tutaj znacznie prostszy, czyli insulina co robi? Pobudza odłączanie reszty fosforanowej od tej aktywnej lipazy, co powoduje jej dezaktywację. No i przykładowe rozwiązania były mniej więcej właśnie takie, czyli insulina hamuje, czyli to pierwsze, hamuje aktywację kinazy białkowej powodowaną przez CAMP, niezbędnej do aktywacji lipazy poprzez jej fosforylację. Tutaj taka dygresja, bo to też jakoś w komentarzach ostatnio gdzieś padło. Jeżeli w kluczu coś jest w nawiasie, to znaczy, że nie musicie tego koniecznie pisać, że jakbyście nie napisali tego powodowaną przez CAMP, to by było ok. Dowiedziałam się tego ostatnio bezpośrednio z CKE, także myślę, że to jest sprawdzona informacja i pewnie dobra dla Was. No i drugi podpunkt, insulina pobudza odłączanie grupy fosforanowej od lipazy, co powoduje jej dezaktywację. Czyli jest to ten prostszy mechanizm. No i dobrze, i to by było na tyle, jeśli chodzi o zadania z metabolizmu bądź podobnych zagadnień z tego arkusza. Dziękuję bardzo dla patronów z ostatniego miesiąca. To jest Damian, Patrycja, Olga i Agata. Dziękuję również mniejszym patronom, w sensie wpłacającym mniejsze kwoty. I w ogóle dziękuję wszystkim. I każdemu z osobna, i zapraszam do następnego odcinka.